Wam, dzisiaj, Bizu, Bizu, a mi jest WizuWizual witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. o tym samym tytule. Przepraszam, że dzisiaj tak, ale Kitku miała jakieś koszmary i się na mnie pakuje od samego rana i nie mogę się ruszyć po domu bez Kitku na rękach, bo Kitku od razu pakuje się na rączki. Nie wiem dlaczego, w sumie nie wiem co się stało i nie wiem jakie Kitku może mieć koszmary. To Kitku w życiu złego dnia nie miało. Dobra, raz jej ktoś na ogon nadepnął, raz złożyła łapkę yy, no, podczas zamykania drzwi. Między drzwi a ten, więc dwa złe przeżycia w ciągu. Chyba, że ma jakąś traumę z dzieciństwa, bo wiecie, to jest kitko odratowane z ulicy, ale ona wtedy miała parę dni jak ją odratowali, może jakieś cztery dni czy coś. Góra Max Top. Dobra, przechodząc do Genshina zacznijmy może od projektu artystycznego, w którym dzisiaj chciałbym was wysłać do Gettera. Na dole macie link w przypiętym komentarzu Getter robi coś co się nazywa e, Dottingiem bodajże. I doting polega na tym, że robicie obrazek z dużej ilości małych kropeczek i wygląda to fantastycznie, jeżeli jest zrealizowane dobrze, a jest zrealizowane dobrze o Jezu. Tak, kotku, tak. Jest realizowane dobrze w tym wypadku. Powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze i ogromne zazdro, bo to jest technika, którą stosował mój świętej pamięci wujek, który był artystą swoją drogą, z tej strony, z której ja spokrewniony nie jestem. To jakby ja. Od, pokrewieństwo z ciocią, z wujkiem, nie, niestety, ale wujek był y, takim włoskim artystą, bym powiedział, i zajmował się właśnie robieniem obrazów za pomocą tej techniki, i one były osą, awesome. i to jest coś, czego próbował mnie nauczyć, i to jest coś, co mi totalnie, totalnie nie podeszło. Więc nie będę wam ukrywał. Że to jest jedna z tych rzeczy, jak zobaczyłem, to od razu nostalgia, wspomnienia. Więc tym cieplej, tym mocniej wysyłam Was do Gettera. Jeżeli macie chwilę, to zajrzyjcie, co u niego się dzieje. A jeżeli macie troszkę chwil więcej, to wbijcie na ten nasz hashtag Genshin Impact i zobaczcie, co tam z kolei się rozgrywa. Bo rozgrywają się tam sceny, może nie dantejskie, ale fantastyczne, bo <laughs> wręcz przeciwnie, właśnie nie dantejskie, jest naprawdę osą. Awesome, ludzie robią świetne rzeczy w zależności od swojego poziomu rozwinięcia, talentu, tudzież włożonej pracy, dzieje się czas Czasem lepiej, czasem gorzej, ale zawsze z dużym zapałem i dużą ilością pozytywnej energii, co jest z mojej perspektywy najważniejsze. Na przykład, ja dzisiaj swój obrazek wrzucałem. To jest obrazek, nad którym powinienem poświęcić dwa, może trzy wieczory. A zrobiłem go na speedzie w tam, nie wiem, 40 minut. Więc jest paprane wszystko od proporcji, ten, ale sama koncepcja tego cik, cik, podoba mi się. Ja to kiedyś zrobię dobrze, ja to kiedyś zrobię w perspektywie, ja to kiedyś zrobię nie tak. Tylko wiecie. Wykręcone i będzie widać te postacie Będzie widać poprawne proporcje Skos perspektywiczny, wszystko będzie mniej lub bardziej poprawnie No ale to wymaga kilkudziesięciu godzin kombinowania A nie 40 minut To jest różnica No ale to jest z mojej perspektywy Inktober Pierwsze podejście, czy są błędy, czy błędów nie ma Robię tak jak jest i wrzucam to co widać Grażynku się myje i patrzy na mnie z oburzeniem, że zacząłem gadać do dnie i jej przeszkadzam. Lecimy dalej! Dzisiaj urodziny powinien mieć Sinsu. O, dasz mi myszka? Daj mi myszkę! Dzisiaj urodziny powinien mieć Sinsu, więc mamy od niego właśnie kilka informacji, jego ulubione jedzonki i kwiatki, które te Silk flowers zawsze na propsie przydadzą się. Co prawda 90 ich mam, czyli teraz będę miał stówę, ale jest całkiem nieźle. Mamy też przypomnienie, że kończy się Battle Pass. W ogóle mamy kilka przypomnień w tym momencie i kilka rzeczy, które się dzieje, więc Jedną z nich jest Battle Pass kończący się i za moment nie będzie można tego zrobić. Jeżeli jeszcze nie wymoksowaliście a szczególnie jeżeli zapłaciliście za wersję płatną, to polecałbym się sprężać, bo powoli czas się kończy. Co więcej, niektórzy ludzie dostają jakieś maile wyrównujące, dostają primogemy za coś tam związanego chyba z Battle Passem. Zaraz zerknę. Stevie mi wczoraj wysyłał. Lab Daily Check-in In bonus reward i w sumie nie wiem o co chodzi. Jest zaznaczone, że jest to w kwestii Message in time, co jest o tyle dziwne, że to nie są te nagrody, które się mu powinno dostać, i ten mail nie jest oznaczony. Zresztą widzicie na, na tym, że są to nagrody za ten message in time. Jest to dziwne, ale 20 mu weszło, Mora tam wjechała i parę innych rzeczy, więc ludzie dostają dziwne maile. Niektórzy różne co więcej. Niektórym teraz przyszedł mail, w którym mieli te gifty od Google, jeżeli się kupiło to uzupełnienie. Czy ja o tym mówiłem na odcinku? Wydaje mi się, że miałem o tym mówić, ale mogłem nie powiedzieć. Był ten motyw, że trzeba było swoje konto. Google'a uzupełnić o hajsy, i kiedy to zrobiliście, dostał i wykorzystaliście te hajsy na przykład na kupienie Battle Passa, to dostawało się w grze. Mebelki, które absolutnie, okrutnie, strasznie bardzo mi się nie podobają, więc ja tego nie robiłem prywatnie dla siebie i omijałem to szerokim łukiem, bo szczerze powiedziawszy, nie podobało mi się to ani na JOTE w ogóle, nic. Te, te meble są makabryczne. Jedyne z interesujących rzeczy, które tam są, to są też maty z X-Men i pozostałe rzeczy, jakby Primogamy jeszcze były w jakichś większych ilościach. To może dla Primogumów bym się skusił. Ale to, co chciałem powiedzieć, to fakt, że ludzie teraz, nie robiąc nic, nagle dostają te maile, więc jest jakaś dziwna sytuacja, tego typu rzeczy w nich wchodzą. No i mamy wreszcie ten Messaging Time i ludzie, którzy brali udział w tym web evencie, czy właściwie konkursie mniej lub bardziej nie wiem jak to nazwać, to jest chyba z tymi życzeniami. Ja tych życzeń nie składałem ze względu na NDA, jakie tam było, jeżeli nie pokręciłem web eventów, ale ci, którzy korzystali, zaczynają dostawać w większości wypadków morze w Hurtowych, ale niektórzy też dostają Battle Passy, bo tam Battle Passy były do zgarnięcia. I mamy tutaj taką jedną osobę, która Battle Passa z Afryką dostała. Pomoć bardzo przyjemne uczucie zobaczyć, że ma się tam ileś dni na Battle Passie do odhaczenia, nie kupując nigdy Battle Passa. W przypadku tamtej osoby dostała Battle Passa i to jest jej pierwszy Battle Pass, więc gratuluję i e, szanuję, że nie chcesz, żeby twojego nika wymawiać na odcinku, ale okej, okay, dziękuję za informację, że Battle Pass wszedł. Lecąc dalej, lecąc dalej, pojawiają się nowe figurki. Zostałem wczoraj z zasypany tym jesteście osą, awesome. zawsze jak coś takiego się pojawia to mi dajecie bardzo szybko znać, Nendoroid tak się bodajże nazywa ta firma, czy właściwie linia figurek, to są te takie jakby połączenia action figur, jeżeli nie znacie określenia action figur, to jest figurka w której ruszają się łapki, jak macie tego zakurzonego strasznie Tora, to on jest jak jest, jego się obrócić w żadną stronę nie da, nie da się mu wygiąć łapki, nie da mu się zgiąć nóżki, tak jak został odlany, tak będzie stał, aż się nie rozpadnie, albo ktoś go nie zdepcze. Więc to nie jest action figur! Action figur to jest figurka, w której macie rączki, którymi można ruszać. Ksz, ksz można się bawić, nawalać tymi figureczkami i tak dalej. to jest coś bardzo popularne wśród amerykańskiej młodzieży płci męskiej. Tak bym to nazwał, aczkolwiek jak zawsze wyjątki od reguły, jeżeli to w ogóle reguła jest, może po prostu jest taki marketing. Nie wiem, nie znam się, więc to jest połączenie właśnie takich action figures z, z czymś, z co mi się kojarzy z fankopopami. Jak Funko Popy mi się bardzo nie podobają, jestem totalnie na nie z fankopopami. to Nendoroidy mi się podobają bardzo. Te chibi figureczki, którymi można ruszać i to wygląda awesome i to jest coś, co bym sobie postawił na półce, żeby podobnie jak ten tor zbierał okusz Z tego co widzę takich cen podanych, przynajmniej zrozumiałych dla nas jeszcze nie ma, ale widzę, że najprawdopodobniej pojawi się to na Polskę. Nendoroidy nie są jakoś mega popularne w naszym zakątku świata, co nie zmienia faktu, że Genshin jest, co oznacza, że sklepy, które się zajmują ściąganiem takich fajnych gadżetów z zagranicy, żeby u nas też się dało je złapać zapewne będą to miały. Jak już to będzie z cenami, to wtedy będę informował o ile można sobie taką figureczkę postawić z tego co wiem są co najmniej dwie Lumina i Aether i ma być tego więcej, nie jestem pewny w co oni szli, tam były jakieś informacje że będzie jeszcze, wydaje mi się że to miały być te postacie, którymi Genshin był promowany na samym początku czyli Amber, może Fischl bo Fischl była dość prominentna na samym starcie, Gaching zresztą również więc to były te postacie, które w Honkaju się pojawiły w tym Honkajowym evencie i nie zdziwiłbym się gdyby pojawiły się jako Nendoroidy, a ta nazwa jest tak Taka, że nigdy nie mogę. Pamiętam, że jest coś ten, ale zawsze mam zakodowane w głowie, że to jest nanodroid, a nie nendoroid. Uff! zapamiętam. Kiedyś to zapamiętam. Jak już o Honkai wspominałem, to warto by było powiedzieć co do tego Honkai Star Rail, że mamy wymagania sprzętowe, jakie muszą beta testerzy spełnić ci, którzy próbują na betę się załapać. Więc po kolei. Zapewne macie tu wklejone. Pierwsza beta wymaga, żeby na urządzeniu smartfonowym i to musi być Apple iOS, było co najmniej 10 wolnego miejsca i rekomendowana specyfikacja to jest iOS 12, czyli iPhone XS albo iPhone XR, tudzież lepszy. Jeżeli Macie iPady, to będzie iPad z procesorem A12 Apple albo lepszym, czyli modele, które są co najmniej z 2018 roku. Wszystko później powinno uciągnąć tego nowego Honkaja. Jeżeli chodzi o PC, co najmniej Windows 7 z Intel Core i 5, 8 GB, może być dedykowana karta graficzna. Czyli startujemy od jakiegoś poziomu Nvidia GeForce GTX 970. Z tego co rozumiem, na chwilę obecną nie ma możliwości załapania się na betę, jeżeli jesteś. Graczami soniaczowymi to się zapewne zmieni, ale może nie na pierwszej becie, to wydaje mi się, że będą specjalne bety na tą platformę. A jeżeli jesteście na Androidach, to pewnie też z tym, że biorąc pod uwagę jak wyglądały wcześniejsze bety Micho, jo, to zazwyczaj iOS miał jedną, dwie bety, zanim w ogóle z Androida się zabrano. Więc liczymy na to, że ten produkt wyjdzie na iOSie i Androidzie w tym samym momencie. W chwili obecnej z tego co rozumiem, jeżeli nic nie pokręciłem, a mogłem coś pogizzać, bo e, patrzę w kilku językach jednocześnie. Dobrze, mając to, za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery będą spoilery i spekulacje, jeżeli nie przepadacie to polecałbym przewinąć, bo co się zobaczy to się nie odzobaczy i co się usłyszy to się również nie odusłyszy. To w sumie nie do końca jest spekulacja, tylko bardziej wyjaśnienie pewnego zjawiska, które mamy i w odpowiedzi na sporo pytań, które dostaję, czyli czemu nie mamy teraz czterogwiazdkowych postaci w wyciekach tak jak było wcześniej, że wiedzieliśmy jakie będą piątki i wiedzieliśmy jakie będą z nimi czwórki i odpowiedź jest prosta, bo miHoYo nie daje tej informacji plus zmieniło kilka rzeczy. Wcześniej były te piątki razem z czwórkami na banerze testowane na betach, a teraz są testowane na betach zamkniętych, nie tych, na które możecie się zapisywać. Więc jak będziecie na becie 2 3, to tam nie będzie baneru, na którym będzie można sobie porolować i nie będzie można potestować. Więc to jest na osobnej becie testowane, więc tak jakby ludzie z zewnątrz nie mają do tego dostępu, więc też jest mniejszy przepływ informacji. To raz a dwa piątki znamy ze względu na to, że Micho Joza powiedział o te piątki, a czwórek nie. Jak już ktoś się drwie do plików gry z data miningiem, to no, co ma kopać, jak tych plików w grze jeszcze nie ma, ani nie ma na becie, ani nie ma w samej grze jako takiej. I pojawiają się one zazwyczaj na kilka dni przed wejściem aktualizacji czy zmianą banera, czyli na jakieś 2-3 dni, góra przed zmianą banera. Zaczyna się nagle pojawiać wysyp informacji, że będzie to, tamto, szamto, bo na serwerach testowych jest aktualizacja i te postacie jakby wchodzą do plików gry, także wiadomo wtedy, co jest. i... Ci, którzy są specami od tego tematu wyciągają to, informującą resztę z nas, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o postacie, sytuacja jest bardzo prosta, bo mamy rotację, wiemy, jakie czwórki są, jakie czwórki istnieją, co pozwala nam dość trafnie spekulować i przewidywać, kto mógłby się pojawić. I zazwyczaj te nasze spekulacje są zbieżne tak w dwóch trzecich, tego co faktycznie potem na banerze ma miejsce, tak było z ostatnimi dwoma czy trzema banerami, że moje prywatne spekulacje pokrywały się w dwóch trzecich, jedna czwórka tylko nie pasowała, były zmiany, zresztą oryginalnie moje spekulacje co do tego banera, który obecnie ma miejsce są bliższe jeżeli nie w 100% trafne musiałbym sprawdzić, tam potem była informacja że nie będzie Chopka tylko że będzie Bennett i ja się bardzo zdziwiłem, a potem wyszło, że faktycznie Bennett wylatuje i na jego miejsce wchodzi Chopek, czyli ta dwójka na pewno była trafiona, nie jestem pewny czy stawiałem na Bejdu. musiałbym to sprawdzić Jakoś jakoś nie kontroluje tego zbyt dobrze i zbyt mocno, ale wiecie o co chodzi. Wiemy, które postacie były, wiemy kiedy były, i można sobie wykalkulować, kiedy ostatnim razem dana bohaterka czy dany bohater na banerze był, i metodą eliminacji ustalić plus minus, kto powinien być na nadchodzącym jednym dwóch banerach. Są oczywiście jakieś drobne zmiany i są drobne roszady, które Michało może popełnić. Są postacie, które znacznie częściej zdarzają się na banerach niż inne, ale. Tak czy siak, będziemy blisko, plus potem weryfikacja tego, co się dzieje, kiedy te pliki wchodzą na serwer. I tyle, zasadniczo tyle. Michał się tak zabezpieczyło, że trudno cokolwiek rozgryźć wcześniej bez spekulowania, tak żeby mieć stuprocentową pewność. Co więcej, mają nowy system kodowania od aktualizacji 2.0, mają nowy system kodowania tych plików, więc data minerzy mają utrudnioną robotę i zajmuje im to więcej czasu, stąd też opóźnienia. Dlatego też wiemy o postaciach czterogwiazdkowych na ostatnią chwilę. Lecimy dalej do kolejnej spekulacji, która. Żeby było zabawniej, z kilkoma osobami miałem na privie albo pod filmikami, albo na Discordzie dłuższe dyskusje na temat tego, czy Child umiera, czy co się dzieje z Childem, bo wrzuciłem tą grafikę taką na no, miniaturę Child i krew i to w ogóle było niepołączone, mi chodziło o coś brutalnego, znalazłem tą grafikę, użyłem tej grafiki <laughs> i ludzie połączyli dwie rzeczy w jedno które z mojej perspektywy nie miały związku, bo ja zazwyczaj miniatury robię albo z dużym wyprzedzeniem, albo totalnie na ostatnią chwilę, więc to było coś popełnione wcześniej i było takie tmienie. Dlaczego? No, dlaczego? Daję Aha, dobra, miniatura poszła do. Okej, okay, już kuma, już czaje. I są różne teorie, że Child może umierać, że to jest ta postać, która jeżeli wiecie fabularnie, co się z nim dzieje, i wbijacie do Golden House'a, wiecie, deluzję i tak dalej. O... Plus ostatnio się pojawiły grafiki, które mam tutaj przytoczone przez Daisy. Joimię z jej twitterowego konta. Grafiki, które które kilka dni temu szalały razem ze spekulacjami, że Child umiera, zobaczcie, co zrobili z aktualizacją, ma bardziej burę, szare włosy, mniej rude niż miał wcześniej, jada, 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 jada. I faktycznie, jak patrzycie na te grafiki, to jest takie wow, 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 wow. Kiedy to weszło, z którym hotfixem oni zmienili, czy, czy z którą aktualizacją, Child zaczął wyglądać tak mniej barwnie i czy to faktycznie sugeruje, że Child umiera? Nie wiem, to są spekulacje, to są dość sensowne fabularnie spekulacje, że to mogłaby być postać, która się wykończy i Będziemy mieli do zdobycia no, bohatera, który fabularnie zginie Nie zdziwiłoby mnie to, ale te grafiki, które widzicie Te bardziej jego rude włosy, te bardziej kolorowe wersje Childa To są wersje z bety przed wypuszczeniem tej postaci na serwery Czyli on tak wyglądał na becie, był bardziej rudy Miał więcej tych takich kolorowych kosmyków I fajniej pocieniowane włosy z tyłu Moim zdaniem, jak się przyjrzycie, to nie są jedyne zmiany w jego stroju Te paski na, na, na spodniach tutaj Szaliczek jest lekko zmieniony, bardziej kolorowy był Więc Child ogólnie został troszkę tak wypłaszczony z kolorem, na becie był bardziej barwny, i na becie podobał mi się bardziej. żeby, żeby nie okłamywać nikogo, jego wersja na becie, moim zdaniem, była ciekawsza. Ja tutaj też możecie zobaczyć, jak wyglądały jego miniatury wcześniej. Powinienem tak zestawić, żeby było obok Obok tego tutaj. I wersja, jak się tam odpalał, gadał i zakładał maskę, zanim się zaczął morfować w Golden Czyli to jest jedna z tych rzeczy, która miała miejsce na becie jeszcze, i to nie jest coś, co Michojo zrobiło ostatnio. Więc w grze nie ma żadnych takich drobnych podpowiedzi, że jedna z postaci się. Zmienia, bo wiecie, używa deluzji i za chwilę umrze. To nie jest coś, co chodziło z ostatnimi aktualizacjami, po prostu myśmy tego nie zauważyli, tylko to była taka fejkowa plota, i ostatnio zacząłem się przyglądać, że czem, czem, czemu ludzie rzucają to zestawienie i czemu mówią, że Child umiera. To co prawda, to było dzień czy dwa po tym, jak ja rzuciłem tym tekstem na odcinku, więc tym bardziej było takie what? Tak, ale dobra, ale dobra. I zrobiłem drobne grzebanie, zrobiłem drobny research i teraz jak mi się te połączyły wszystkie wątki w jedno, to informuję was, że wygląda to jak wygląda. Lantern Ride. Co do Lantern Rite'a są spekulacje, kiedy miałby się pojawić i to troszkę rozbija, zaburza moją wizję tego, jak są ułożone aktualizacje i może być troszkę dziwnie, bo ja spekulowałem, czy spekulowałem, ja stawiałem mniej lub bardziej podświadomie, że Lantern Ride najprawdopodobniej pojawi się pod koniec aktualizacji 2. 4, co oznacza, że jakby się Xiao miał pojawić z zganił na banerach, to oni będą, wiecie, różnie rozstawieni i Xiao wyląduje najprawdopodobniej w banerze 2-4, tym lantern rightowym w trakcie, lantern rightu, w trakcie festiwalu, a poza festiwalem, czyli zapewne przed będzie Ganiu i tak dalej, i tak dalej względem tego było ustawiane na 2-5 a i Miko, przestawiona 2-3 to tam ten Arataki to Albedo, i ja się wszystko ustawia ostatnie spekulacje, jeżeli oglądacie to wiecie, do czego nawiązuje, to jest taka układanka puzelków, które przesuwamy, żeby to miało Ręce i nogi i sens. Zresztą, ja Miko co do ja, Miko, ona była tak mocno spekulowana na aktualizację 2.5 i to się może zmienić, bo wygląda na to, że Lantern Ride powinien się rozpocząć sam event w okolicach 16 lutego, co oznacza, że Micho może zrobić aktualizację 2.5 dostosowaną w terminach do tego, tak że aktualizacja 2.5 ruszy minimalnie wcześniej, żeby móc zamknąć całość 2.4 i nie rozwlekać, bo jeżeli Lantern Ride miałby się zmieścić tak jak wcześniej myślałem w aktualizacji, 2.4, to ta aktualizacja 2.4 musiałaby być najdłuższą, która do tej pory była. To może być dla Michojo problematyczne, zobaczymy już niedługo, bo za chwilę startują beta testy do aktualizacji 2.3 i zaraz potem skoczymy właśnie w przecieki do 2.4 i będziemy wiedzieli coś więcej. Ale jeżeli Michojo nie chce kombinować, to łatwiej jest minimalnie skrócić aktualizację 2.4 niż bardzo ją wydłużyć, bo wtedy to, wiecie, więcej plików na raz kombinowanie, to, to, to jest większy problem, z tego co ja rozumiem, ale mogę się mylić. Nie cytujcie mnie. Więc bardzo możliwe, że Lantern Ride zacznie się z aktualizacją 2.5, będzie to zsynchronizowane, co oznacza, że plus minus możemy spekulować daty, co, gdzie, kiedy, bo jeżeli faktycznie to święto ma być gdzieś tam w okolicach 16 lutego, w Chinach ten nowy rok cały, ja nie ogarniam tego ich kalendarza, ale z tego co rozumiem to jest bardziej ruchome niż u nas, co oznacza, że ten Xiao, jeżeli Ganiu miałaby być w tej samej aktualizacji, nie wydaje mi się, żeby to był ze współnacznie połączonych, ale załóżmy na chwilę, że tak, to wyskoczą wtedy do 2.5, więc mamy lukę na 2.4 i bardzo możliwe, że tam się poprzesuwają różne rzeczy, nie Wydaje mi się, żeby Jajemiko w tej sytuacji wyskoczyła wcześniej. Wydaje mi się, że w tej sytuacji zostanie pchnięta później. Chyba, że Lantern Ride zacznie się z aktualizacją 2.5, będzie Seao, a potem będzie coś innego, mocnego, fabularnego. I Jaemiko mimo wszystko w aktualizacji 2.5, więc tu są duże zmiany. I w sumie nie wiem do końca, jak to ugryźć. Ale co ja tam wiem, gra, nie patrz na mnie z takim wyrzutem. Zaraz cię wez wezmę znowu na rączki. Dobra, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że dziś będę się kontaktował z osobą, która zwyciężyła w konkursie, więc to. Prawdopodobnie w poniedziałek czy we wtorek poleci do zwycięzcy, tudzież zwyciężczyni. Mam nadzieję, że w konkursie bawiliście się dobrze. Coś jeszcze powinienem mądrego powiedzieć? Nie, konkurs powróci w poniedziałek, jeżeli nic nie wybuchnie. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Lexi. Jesteś osą awesome! i co ja mogę powiedzieć? E, jesteśmy z powrotem na Watatsumi Island. Jeżeli nie pokręciłem, tak? To jest... Tak, Watatsumi Island. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. Jeżeli odhaczacie wszystko po kolei każdego dnia, to pojutrze powinny być primitary. Mogę do wzięcia. Nie zapomnijcie też zajrzeć do plecaka do zakładki z gadżetami, bo tam czeka na Was Parametric Transformer z informacją, jak długi cooldown pozostał, by móc go ponownie użyć. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego oddania, świetnych pięciogwiazkowych roli, niech Boże Karen Wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. I tym bardziej zapraszam na stream z rolowania po Childa. Do następnego i hej! Ojej, już już nie będę. Już nie będę walił głową w blad, Grażynku. Nie ma hejtów, nie ma hejtów w kierunku człowieka. Zaraz dam ci na grudki wycałskuję, dobra? To jest deal? Dobra, to jest deal.